Wielkich czynów i przelanych krwi. Nie ma nigdy w sercach naszych ani cienia trwogi, a dla wrogów też litości nie ma ani krzy. Na końcu dłużej? Tak. Powiedz, pomiędzy małą i dużą. Idziesz pomiędzy małą i dużą i idziesz w stronę dużej. Chyba, że pójdziemy tędy i po prostu się przejdziemy z górą. No, górą tędy, tędy przejdziesz tak, na trzecie przejść, to przejdziesz. Fajnie to wygląda teraz, jak się tak idzie w tej linii. Zwłaszcza tamtym rejonom, nie? No wchodzimy chyba. Dobra, będziemy próbowali wejść na górę. Jest mało czasu. Nie możemy znaleźć połowy ekipy. Ale komu w drogę temu czas? Trzeba iść. Ostatnie poprawki w kieszeniach, żeby nie latało. Szósty czy który? Bo nie liczyłem. Puszczam się pierwszego. Też muszę odpocząć. Ale się robi to 6 przerwy zawsze. Mi się tak naprawdę zmęczyły ręce. No, tam byliśmy przed chwilą. Jest taka, nie widać ten tron. Wbijamy? Ale co się dowiedzieli? Nic. Nie wiem, oni na dole też gdzieś poszli. Pierwszy? Ale krzywa ta drobina. Co gibie się od początku. Nawet nie wiadomo, gdzie jest elektrownia. Już mi trochę odpoczęły ręce. Uhu, jak lata ta drabina, ja pierdzielę. Weź się utrzymaj tam na dole. I tutaj dojeżdżała winda. Na dwie osoby. Jestem na szczycie Dugi 3.
Mgła jest w większości pode mną, więc wygląda to tak, jak wygląda. Ale udało się. Ale wszystko się buja, ja pierniczę. Lewo, prawo, lewo, prawo. To chyba od tego, że on chodzi po drabinie. Co, cztery osoby? Wydaje mi się, że w dół jest tak samo ciężko. Odpocznij, nie zastanawiaj się nad tym na razie. Drabiny są czyste? To tylko my? Kto tam na dole jest? Spoko. No, w ogóle ciężko. Lepiej się schodzi niż wchodzi. Lepiej? No, schodzi się. Bo nie trzymasz ciężar na rękę. Tak, tylko. Znaczy troszeczkę trzymam, nie? Nie, nie się to trzymać. Wbijasz na górę? Tak. Obowiązkowo, no, nie? Teraz już bym wiesz. I się przejaśnia przy okazji. Uważaj na aparat. Pruli się coś? Tak? Pruli się coś? Tak.